Witajcie o poranku. Ja nazywam się Maciej Budzich, to jest Kamil Kozieł. Przygotowaliśmy tę prezentację, ponieważ wiele dyskutowaliśmy o jakości prezentacji, analizowaliśmy wiele prezentacji. Kamil w ogóle na co dzień robi prezentacje i właściwie zawsze, kiedy do niego zadzwonicie, to nie śpi, bo robi slajdy, a jeżeli biznes z prezentacjami mu nie idzie, to sprzedaje swoje zdjęcia do stoków fotograficznych i pewnie kilka z nich mogliście już widzieć w kilku gabinetach dentystycznych. I nasza prezentacja będzie o prezentacjach, taka metaprezentacja, taka incepcja, idealnie na poranek, na 10 rano po afterze. Tak, metaprezentacja, prezentacja o prezentacjach, to oznacza, że wspólnie z Maćkiem Budzichem, którego możecie znać z tego, że był blogerem dekady, a także inspiracją do powstania Toadiego z Gumisiów, odpowiemy dziś na... Był też wieczorami kapitanem orków pod Gondorem, także miał kilka fuch tego typu. Odpowiemy dziś na pytanie, jak powstają najlepsze prezentacje. Jako że jest to prezentacja o prezentacjach, to zaczniemy od tego, jak zacząć. Początek to jest taki bardzo trudny moment. Jest bardzo dużo stresu, jest najwyższa uwaga publiczności. I co musicie zrobić w tym momencie? Na początku musicie złożyć po prostu publiczności obietnicę, że nie planujecie zmarnować ich czasu. I tej obietnicy możecie dokonać na dwa sposoby. Albo sygnalizujecie, jakie korzyści wyniosą ludzie z prezentacji i fajnie by było, żeby przewidzieć, czego oczekują, albo poprzez drugi sposób, czyli poprzez nawiązanie więzi emocjonalnej z publicznością. Na to również jest kilka patentów i o tym powiemy. A jeżeli to zawiedzie, to możecie sobie wypracować pewien taki audiowizualny koncept, taką swoją własną pieczątkę, taki dżingiel, który pewnie znacie, który znacie pewnie z reklam. I faktycznie, kiedy jesteście mocno zestresowani, jest paru prelegentów, którzy zawsze stresują się przed prezentacjami i wykuli po prostu zawsze ten jeden tekst na blachę. Cześć. Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Państwu, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Ze spraw formalnych, dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. My name is Paweł Tkaczyk and I make my living by telling stories. No, mamy 24 godziny takich nagrań. Tak. I Paweł Tkaczyk, oprócz tego, że zaczyna w ten sposób, no to jeszcze buduje więź z publicznością jedną fenomenalną techniką, czyli po prostu opowiada historię. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak opowiedzieć dobrze historię na początku, jak zacząć, to myślę, że jeszcze jakieś godzinę, półtorej on tu się pojawi i na pewno to zrobi. Ciekawe, jak zacznie dzisiaj, to może być niespodzianka. Nie chcieliśmy spoilerować, ale tak to może wyjść. Jest jeszcze jedna technika, bardzo skuteczna technika, jeżeli chodzi o rozpoczynanie prezentacji, ale jest ona ryzykowna. Ta technika buduje więź z publicznością, polega na tym, że ich rozbawiacie. Tyle, że aby to nie wyszło tak jak w przypadku tego pana, co nie do końca zawsze się udaje, chociaż jego publiczność kocha, to zapytaliśmy króla roastów, jednego z najlepszych polskich komediopisarzy i komików, o to, jaki jest taki sekretny, tajemny, nikomu nieznany schemat żartu, który zawsze działa i jak z tego skorzystacie, to na pewno będzie dobrze. I Sebastian Rejent, bo ci z was, którzy oglądają roasty, na pewno wiedzą, udzielił specjalnie dla InfoShare informacji, jak to zrobić. I o to, co nam powiedział, proszę o dźwięk. Siemano, InfoShare. Więc żart składa się z dwóch części. Z pierwszej, która nie jest śmieszna i z drugiej, która jest. Także utrwalmy sobie to. Żart składa się z dwóch części. Z pierwszej, która nie jest śmieszna i z drugiej, która jest. Także już teraz wszyscy będziecie wiedzieć, w jaki sposób zacząć żart. To jest sekretna formuła Sebastiana Rejenta, ona zawsze działa. Śmiech bierze się z trzech rzeczy. Śmiech bierze się z tego, że reinterpretujemy jakieś znaczenie, czyli robimy zaskoczenie. Śmiech bierze się z zaskoczenia. Przykład, moja żona odeszła ode mnie 3 miesiące temu z moim najlepszym przyjacielem. Bardzo mi go brakuje. To jest pierwsza metoda. Druga metoda to jest złagodzenie napięcia, czyli budujemy jakieś napięcie, a potem rzucamy coś, co to napięcie rozładowuje i wtedy wszyscy się śmieją. Na pewno mieliście mnóstwo takich sytuacji w życiu. I trzecia metoda to poprzez uczucie wyższości nad obiektem wyśmiewanym. A to oznacza nie mniej, więcej tyle, że jeżeli wam pierwszy żart nie wejdzie, to możecie się po prostu sami zdisować i to jest wasz ratunek. No gorzej, jak drugi raz żart nie wejdzie, to wtedy jest takie mua, mua, mua. Nie udało się. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o metody na rozpoczęcie. Albo sygnalizujemy korzyści, albo druga rzecz, to spróbujemy nawiązać więź emocjonalną. Oczywiście najfajniej, jeżeli zrobimy te dwie rzeczy jednocześnie. A co do samej prezentacji, to prawdopodobnie najlepsi mówcy są wam znani z następującej konferencji. Kto kojarzy konferencję TED? Kto nie kojarzy konferencji TED? Nie, to powinieneś wykonać najpierw taki test, czy są na sali ludzie, którzy są w stanie podnieść rękę. Dzięki, stary, za spalenie mi puenty. Jesteś niezwykle przydatnym człowiekiem. Ostatnie pytanie miało brzmieć, kto z was jest tych, którzy nigdy nie podnoszą rąk publicznie, no ale Maciek nie odpowiadał w naszym duecie za tworzenie żartów i tak zostanie. Jeżeli chodzi o mówców TEDa, o najlepszą strukturę prezentacji, to jeżeli obejrzycie tyle wystąpień, ile tutaj widać, a może nawet trochę więcej, to dowiecie się, że każda prezentacja jest trochę jak cebula albo jak ogry, czyli ma warstwy, a ściśle rzecz biorąc 3 lub 4 warstwy. I pierwsza, najważniejsza warstwa to warstwa wartości, czyli co wy tak naprawdę tym ludziom dajecie. To jest ta obietnica, którą składacie na początku, to jest trafienie w te potrzeby, to jest po prostu spełnienie ich oczekiwań, ta wasza ekspercka wiedza. I pytanie brzmi, jak tę wiedzę gromadzić. Tak. I po prostu musicie sobie w pewnym momencie, przygotowując prezentację, odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Po jaką cholerę jest moja prezentacja? I tak naprawdę przygotowywanie prezentacji na godzinę przed wystąpieniem, czy na 2 godziny, czy nawet na tydzień przed wystąpieniem, to nie jest najlepsza metoda. My naszą prezentację, czego nie widać, ale przygotowaliśmy od ponad 2 miesięcy. Michał Szafrański, który występuje od nas, to są notatki do jego prezentacji, który występuje po nas, to są notatki do jego prezentacji, która będzie za chwilę. Tak się tworzy content. Za każdym razem odpowiadacie sobie na pytanie, po co ja to pokazuję, albo co wyniosą z tego ludzie. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ w każdym momencie swojego życia gdzieś coś sprzedajemy, musimy coś prezentować. Żeby przygotować się do takiej prezentacji, oczywiście warto sobie mieć ją w głowie zakodowaną i notować za pomocą różnego rodzaju narzędzi. Ja często wykorzystuję te narzędzia, które mam przy sobie, czyli notatnik w telefonie, Evernote, z którego korzystam do notowania, do przechowywania rzeczy. Microsoft Note ostatnio całkiem nieźle konkuruje z Evernote'em i się świetnie rozwija. To też jest mega przydatne narzędzie. Nozbi to jest też narzędzie, z którego korzystam, które oprócz pilnowania zadań i pilnowania czasu, jego wykonywania, też jest świetnym narzędziem do notatek. Od czasu do czasu nagrywam sobie światłe myśli, które wpadną mi do głowy i potem sobie to wszystko zbieram, często przy okazji przygotowując mapę myśli i wtedy rozrysowuje się wielki content, który na końcu przed samym wystąpieniem właściwie trzeba poobcinać i zostawić tylko te najważniejsze rzeczy. Dokładnie tak. Jeżeli macie taką bazę wiedzy, to się nazywa baza wiedzy prelegenta, skatalogowaną, czyli zapisujecie te pomysły, gromadzicie i filtrujecie je po jakimś czasie, to łatwiej wam będzie podejść do innego ćwiczenia, na które mówię kartka plus 15 minut. Jeżeli nie macie, to również możecie do niego podejść, ale ono jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o gromadzenie wartości. Na czym ono polega? To jest ćwiczenie podzielone na 2 części. Pierwsza polega na tym, że bierzecie kartkę i spędzacie nad nią 15 minut, mając przed oczami to, jaki jest temat wystąpienia i to, do kogo będziecie mówić, czyli po prostu gromadzicie luźne myśli. I bardzo ważnym aspektem tej części jest to, że nie oceniacie części kreatywnej. Części kreatywnej się nie ocenia, bo za każdym razem, kiedy zaczynamy z jakimś pomysłem, no to on nie wydaje nam się dobry, więc nie oceniamy tego na początku. Zapisujemy kartkę przez 15 minut, a potem jest najfajniejsza część tego ćwiczenia, robimy przerwę. Robimy przerwę na godzinę, 2, idziecie na siłownię, w przypadku Maćka oglądacie filmy albo robicie inne bezruchowe czynności i zapominacie o tej rzeczy. Po prostu nie wykonujecie niczego przez ten czas, ale wasza świadomość, podświadomość wykonuje. Wasza podświadomość znajduje rozwiązanie na ten problem. Wracacie po tej przerwie, siadacie do kartki i macie rozwiązanie. I macie rozwiązanie tego, co powiedzieć. I należy to potem przefiltrować. Należy to przefiltrować przez kryterium Clarity, Uniqueness, Connection. Czyli rzeczy, które mówicie do publiczności, muszą być dla nich zrozumiałe. Jeżeli nie są zrozumiałe, no to i tak was nie będą słuchać, bo po prostu nie wiedzą, o co chodzi. Gdybym powiedział, wirtualne maszyny na Oracle Exadacie korzystają z wirtualizacji HMV, a nie PV, to prawdopodobnie dla większości z was byłoby to uniqueness. Może nawet mielibyście connection, gdyby tylko nie zabrakło wam clarity. A jako że tego możecie nie mieć, jeżeli nie jesteście geekami oraklowymi, to to dla was nie jest przydatne. Co do tej drugiej literki, co do uniqueness, no to jeżeli bym powiedział, pieniądze szczęścia nie dają, ale wszystko bez pieniędzy to nic, to jest szansa, że gdzieś to już wcześniej słyszeliście i możecie mieć z tym clarity i możecie nie mieć tutaj connection. Ale nie macie tego connection, bo nie ma uniqueness. Co do trzeciej literki, to wyjaśnienie braku connection najlepiej obrazuje pewien żart. Pewien dość ciężki żart. I ja go opowiadam tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Zastanawiałem się długi czas, czy mogę to zrobić na tej scenie. Maciek powiedział, tak, będzie rano, stary, na pewno, rób. Więc to jest na odpowiedzialność Maćka, to będzie żart, w którym pewnie będziecie mieli clarity, pewnie będziecie mieli uniqueness, ale część z was może nie mieć connection. Robię to tylko w celach edukacyjnych, żadnego uciekania z sali po tym żarcie. Moja dziewczyna była ostatnio na mnie zła, że niby niewłaściwie bawiłem się z synkiem jej siostry w kościele. Że tam tarmosiłem go za włoski, że tam pierdziałem mu w brzuszek, podrzucałem go do góry. I to niby całkowicie zniszczyło jego pogrzeb. To jest żart Antka Syrka Dąbrowskiego, tylko po to, żeby pokazać, co się dzieje, jeżeli nie ma connection. Maciek udzielił zgody, mało osób wyszło, więc jest dobrze. Druga warstwa prezentacji. Druga warstwa prezentacji to jest narracja, czyli to, w co ubierzecie tę wartość, jaka jest struktura waszej wypowiedzi, jakie są figury stylistyczne, które pozwolą to lepiej zapamiętać, w jaki sposób ubrać tą treść w coś, co będzie się lepiej słuchało. I jest jedna rzecz, taki prawdziwy game changer, jeżeli chodzi o układanie narracji. Coś, z czego skorzysta wspomniany wcześniej już Paweł Tkaczyk, coś, co działa w opowieściach. I to jest prawdziwa magia, to jest empatia poznawcza. I co to jest empatia poznawcza? Empatia poznawcza to jest taka nasza wbudowana funkcja, taka funkcja, która każe nam przewidywać przyszłość. Jak patrzymy na jakąś osobę w danej sytuacji, to myślimy sobie, co my byśmy zrobili w tym, na jej miejscu. Staramy się planować, przewidujemy. I to jest dość smutne, bo empatia poznawcza jest powodem, dla którego słuchamy najlepszych mówców, ale jest też powodem, dla którego oglądamy superprodukcje. Czyli szpital, dlaczego ja, trudne sprawy i kilka takich innych. Oczywiście to nie jest tak, że my oglądamy superprodukcję, prawda? Bo zawsze jak mówię, że to jest powód, dla którego my oglądamy, to nie, my po prostu przypadkiem znamy te tytuły. Zawsze jest tak, że jak tam ktoś mówi, no nie jest tak, że oglądamy w domu, tylko no tam byłem, zmieniałem opony, no i akurat leciał szpital. Albo no byłem w ZUS-ie i tam nie było co robić, stałem w kolejce, no to obejrzałem trudne sprawy na jednym z licznie rozstawionych tam telebimów. Także tak to zwyczaj wygląda. Nie przyznajemy się do tego. No więc ja ostatnio jechałem z Warszawy do Poznania, stanąłem w Burger Kingu i akurat leciał szpital. No i kupiłem burgera, jem frytki i przykleiłem się oczywiście do tego. Ja teraz tak, nie jestem przekonany, czy ja będę w stanie odtworzyć ten poziom gry aktorskiej, ale zrobię co mogę. To szło mniej więcej tak. Panie doktorze, mój Piotrek jest chory. Proszę go ratować. Spokojnie. Proszę się przesunąć. Robimy co w naszej mocy. Ale niech pan się postara. On będzie ojcem mojego dziecka. W tym momencie w produkcji włącza się najlepiej opłacany aktor, który wyjaśnia tym, którzy nie zrozumieli. Piotrek jest chory. Czy lekarze zdołają go uratować? Czy zostanie ojcem dziecka Ani? No i zjadłem tego burgera, zjadłem frytki, wypiłem kolę, jestem spóźniony na spotkanie w Poznaniu. No ale kurwa, co z tym Piotrkiem, nie? Więc pamiętajcie o tym, że wasza narracja musi podnosić pytanie. Cały czas musi podnosić pytanie. Podam wam genialny przykład używany przez Andrzeja Sapkowskiego. On rozpoczyna książkę na Rarentum tekstem wyroku państwa. W kwietniu, 1 kwietnia 1420 roku koniec świata nie nastąpił, choć wszyscy podejrzewali, że nastąpi. Dlaczego miał nastąpić? Co się miało stać? Więc tak to wygląda. Podnoście to pytanie. I jeżeli powiecie, że w waszym przypadku, w waszym temacie nie da się tego zrobić, sorry, jeżeli da się to zrobić w przypadku szpitala, da się to zrobić wszędzie. I trzecia warstwa to warsztat, czyli to, jak się czujecie na scenie, to, czy wyglądacie naturalnie. I co do tego warsztatu, to nie chodzi mi o to, że trzeba tam trzymać postawę, nie być jak w kolejce jak w murku piłkarskim albo w kolejce na siku. To oczywiście wygląda źle, ale najważniejsze jest to, że każdy z was ma pewną naturalną postać sceniczną i tą naturalną postać sceniczną trzeba wyciągnąć. I zobaczcie, jak piękny warsztat, jak naturalną postać sceniczną nałożył ten pan na tekst otrzymany przez jednego z komików ze Standard Polska podczas roastu Kuby Wojewódzkiego, które możliwe, że oglądaliście. Kartkę. Zaczyna się. Na przywitanie chciałem powiedzieć, że nie musiałem tu przychodzić w sumie dzisiaj. Mam takie życie, że robię takie płyty muzyczne, sprzedaję koncerty, wynajmuję mieszkanie w Warszawie z balkonem. I jako współorganizator Stand-Up Polska, ludzie często do mnie, współorganizator tego roastu, ludzie podchodzili do mnie i pytali często: "Ło, w ogóle Dawid Podsiadło, skąd on miał te teksty?" No, od Wojtka Fiedorczuka. Tylko dobrze je podał. Także to jest ta różnica. I czwarta warstwa w prezentacji, opcjonalna, to warstwa wizualizacji. I to jest z jednej strony najmniej ważna, istotna z punktu widzenia merytorycznego warstwa. Wartość, narracja i warsztat są o wiele ważniejsze. Natomiast wizualizacja to jest to wykończenie. I do tego też służą narzędzia, ale tak naprawdę narzędzia nie mają specjalnie wielkiego znaczenia. Ja jestem wyznawcą szkoły Keynote, Kamil jest wyznawcą PowerPointa. Cały czas się kłóciliśmy, w jakim programie przygotować tę prezentację i uwierzcie mi, teraz na pewno nie zgadniecie, w jakim programie jest przygotowana ta prezentacja, ale obojętnie w jakim byłoby to programie, ona by wyglądała dokładnie tak samo. Wcale nie dlatego, że Maciek jest większy. To znaczy, multimedia, które osadzamy, wszelkie animacje i tak dalej, wszystko da się zrobić i dopracować w jakimkolwiek programie. Chyba że wymyślicie sobie statyczną prezentację, tu również czytam JPEG-i czy PDF-y, obojętnie jak dodane, nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście level master to jest prezentacja bez slajdów, ale odradzam w bardzo wielu przypadkach, wymaga naprawdę bardzo dobrego przygotowania, bardzo dobrego obycia scenicznego, wiedzy o czym się mówi i skupienia, ponieważ na scenie jest wiele rzeczy, które rozprasza i tak naprawdę może wiele rzeczy uciec. Prezi, które jest mniej lub bardziej znienawidzone przez wielu ludzi, oczywiście też bardzo fajne efekty można wykorzystać, ale szczerze mówiąc ja widziałem bardzo mało prezentacji, które wykorzystywały ideę Prezi. Zazwyczaj były to przekopiowane slajdy z PowerPointa, wrzucone do Prezi, bez idei tego, że w Prezi można wyciągnąć swoje myśli z głowy, chlapnąć je na ścianę i krok po kroku za pomocą kamery prowadzić widza przez sposób narracji. Jest jeszcze oczywiście wiele innych narzędzi, niektóre są bardzo fajne, ale wiele z nich jest internetowych, czyli wychodząc na scenę skazujemy się na jakość połączenia internetowego, które na scenie, na pustej sali przetestowane zazwyczaj dobrze działa, ale kiedy przyjdzie 2000 ludzi, każdy włączy komórki i tak dalej, to zazwyczaj wtedy nie działa zupełnie nic. Natomiast bez względu na to, jakiego narzędzia nie użyjecie, to pamiętajcie o rolach slajdu. Zacznijmy od tego stwierdzenia. Po co ci w ogóle ta prezentacja? Najlepsi mówcy w ogóle nie używają slajdów. Na pewno słyszeliście takie stwierdzenie, tu mieliśmy pewien dysonans. Ja usłyszałem to zdanie na 3,5 godziny przed moim bardzo ważnym wystąpieniem, które przygotowałem przez parę miesięcy na TEDxa. I zrozpaczony operator ciągle nie był w stanie uruchomić mojego filmiku. No i rzucił do mnie taką sentencją. Ale z drugiej strony trudno chłopaka winić za to, że wierzy w taki mit, bo spośród wszystkich mitów panujących na scenie, czyli tam ułóż ręce w gest wieży, albo najlepsi mówcy korzystają z Prezi, inni korzystają z czegoś tam innego, to na ten jeden, po co ci w ogóle ta prezentacja, najlepsi mówcy występują bez slajdów, zapracowaliśmy sobie najdłużej. Bo to nie jest tak, że slajdy są złe, tyle, że my pokazywaliśmy takie slajdy. I te slajdy to nie jest dobra droga. Nie potrafimy jednocześnie słuchać i czytać i z tego powodu nie jesteśmy w stanie się skupić. Macie takie wrażenie nawet, że jeżeli patrzycie na to, ja coś mówię, to przypomina to trochę sytuację, w której oglądacie film z napisami, a napisy przesuwają się 15 sekund w przód. To nie jest wymarzona akcja. Więc to pochodzi z uczelni wyższych, starsze grono profesorskie katuje młodych doktorantów takimi prezentacjami, ci z kolei mszczą się na studentach, tamci zanoszą to do korporacji, świat się kręci, po co to zmieniać. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Slajd jest pochodną billboardu, a dobry billboard wygląda tak. A smutno by wyglądały nasze miasta, gdyby projektanci billboardów stwierdzili: ej, weźmy przykład z projektantów slajdów. Więc slajd ma trzy role. Pierwsza z tych ról to zwiastun. Zwiastun nic nie mówi bez prelegenta. Ma mi pomóc otworzyć narrację. To może być cytat, to może być zdjęcie, to może być jakiś fragment czegokolwiek właściwie, obrazka, cokolwiek, co wam pozwoli wyjść na scenę i otworzyć narrację, tak żeby w głowach słuchaczy pojawiło się to pytanie wywołane empatią poznawczą. Okej. No to co dalej? No to spoko, skoro pytacie, to powiem. I to jest rola zwiastuna. Druga rola jest bardzo pragmatyczna i jest to wykres, schemat, jakiś fragment zdjęcia, wszystko to, infografika, wszystko to, co ciężko jest wyjaśnić, nie pokazując. Dużo prościej jest to wyjaśnić. Tu na przykład używam tego slajdu, aby przypomnieć sobie samemu i męskiej części publiczności, co to są te kolory nasycone, to są te na dole i to pomaga mi to rzucić. Spokojnie, nie każdy żart musi chwycić. Trudno. Jest jeszcze trzecia rola slajdu, najtrudniejsza w użyciu. To jest moja ulubiona rola slajdu. To jest taka sama rola jak puenta w żarcie. Ten slajd ma wywołać reakcję emocjonalną. Albo rozśmieszyć, albo zdziwić, albo zaskoczyć. Podprowadzacie narrację, klikacie i mówicie. No to podprowadzam narrację i taka moja rada. Jeżeli kiedykolwiek, ale to kiedykolwiek, będziecie się w życiu czuli bezużytecznie, pomyślcie sobie o tym miejscu. Okej, więc tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy do końca na pytanie, czy najlepsza prezentacja to jest taka, która nie ma w ogóle slajdów, czy taka, która ma 20, czy jest taki mit, jedna minuta, jeden slajd na jedną minutę, czy też prezentacja lepsza będzie, która ma 150. Nie ma żadnej reguły. Ważne, żeby pasowała do waszego flow, do tego, w jaki sposób mówicie. Oczywiście można przygotować wiele slajdów i przygotować taki format prezentacji, żeby nie sugerować się mitem jednego slajdu na minutę prezentacji, tylko przygotować taką formę, która pomaga zwiększyć dynamikę tego wystąpienia. Jedynym problemem jest to, że tylko wcześniej trzeba nauczyć się tego tekstu na pamięć, czego ja oczywiście nie zrobiłem. Wideo w prezentacji jest bardzo, bardzo istotne. Można je wykorzystać na wiele sposobów, szczególnie startupy, firmy, które mają zaprezentować swój produkt. Pewnym samobójstwem jest liczenie na to, pokażę wam, jak działa mój serwis w praktyce i w tym momencie wchodzę na żywo do sieci internet i pokażę wam, jak to śmiga. Nie, o wiele lepiej przygotować jest screencast i przy pomocy którego przygotujecie sobie to, jak wygląda wasz serwis, jak wygląda nawigacja po waszym serwisie. Unikniecie też pewnego kłopotliwego momentu, kiedy próbujecie wywołać jakąś funkcję i pojawia się taka sytuacja. To można wszystko wyciąć na etapie przygotowywania prezentacji waszego serwisu. Przygotowując prezentację waszej aplikacji mobilnej, również czy Android, czy iPhone, zgrywanie materiału do komputera i potem obróbka tego może wam pokazać, przygotować prezentację i pokazać wam live, a jednocześnie komentować, robić narrację, pokazując konkretne rzeczy z prezentacji. Możecie też wykorzystać przy okazji wideo autorytet, podeprzeć się autorytetem. Nie udało nam się znaleźć żadnego sensownego autorytetu, ale akurat Sadek był wolny i... Cześć, nazywam się Miłosz Sadowski, jestem założycielem Brand24, czyli narzędzia monitorującego internet, wychwytującego wszelkie publiczne wzmianki na temat produktów, marek, firm, gdziekolwiek, ktokolwiek mówi o Was w necie, zbieramy to w jednym miejscu i dajemy tego dostęp. Okej, dzięki Sadek, on już nam nie będzie potrzebny, ale nieważne, co on tutaj powiedział. W każdym razie istotne było to, że mogliśmy podeprzeć się jego tekstem. Ważne, żeby wideo nie trwało dłużej niż minutę. Każde wideo, które trwa dłużej niż minutę, należy ciąć albo przycinać, tak żeby ono nie było za ciężkie. Warto przygotować napisy. Zwróćcie uwagę, wszystkie wideo w naszej prezentacji ma napisy i ma napisy na górze. Tutaj akurat jest dobra sytuacja, ale często napisy przygotowane na dole nie są widoczne dla pierwszych albo dalszych rzędów. Dzięki Sadek. Wadą takich prezentacji z wideo, że są ciężkie i ciężko je w razie czego, w razie jakiejś awarii przygotować. No i też wadą prezentacji, która ma w sobie dużo multimediów, jest to, że irytuje techników. Na InfoShare są zajebiści technicy, wszystko działa, nic się nie wysypało, więc udało nam się doprowadzić ją prawie do końca. Przy czym to nie jest do końca tak, że to wideo musi trwać zawsze nie więcej niż minutę. Może się okazać, że jeżeli macie naprawdę fajny case, fajną opowieść i to ma mocną puentę, jest związane tematycznie, to możecie tę regułę złamać. To jest raczej takie odgórne zalecenie. Natomiast na samym początku obiecaliśmy Wam odpowiedzieć na pytanie, jak powstają najlepsze prezentacje. I głupio jest nie spełnić obietnicy, którą się daje publiczności, dlatego też pozwólcie, że odpowiem Wam, jaki jest sekret najlepszych mówców na świecie. To jest dość skomplikowana sprawa, także rozrysuję ją. Teoretycznie wszyscy oni korzystają z powszechnie znanych narzędzi, czyli wspierają się warsztatem scenicznym, używają slajdów albo opowiadają historię. Ale mają też jedną cechę o charakterze szczególnym i jak tylko wyjdą na scenę, to od razu to widać. A cechę tę wskazał raz amerykański pisarz Kurt Vonnegut w swojej książce How to Write with Style, twierdząc, znajdź temat, na którym ci zależy i na którym powinno zależeć innym. I patrząc na praktycznie dowolnego z wielkich mówców, możemy wskazać w jego wystąpieniu całą masę błędów niezgodnych z podręcznikami do wystąpień publicznych. Czasem się zagapią, czasem pokażą parszywy slajd, czasem powiedzą czasem sobie pochodzą po scenie, ale to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, bo oni wszyscy mają ten wzrok, który mówi, są dwie opcje. Albo przekażę ci to, co mam do powiedzenia, no bo stary, to jest czas umierać. I oczywiście oni wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że przygotowanie dobrej prezentacji wymaga czasu. I nie zaczęli tych przygotowań na tydzień, ani nawet na miesiąc przed. Mało tego, nieraz przeszli od stanu, może to jednak nie jest mój sport i pasanie owiec w Bieszczadach będzie atrakcyjniejsze. Aż do drugiego stanu skrajnej rozterki emocjonalnej, mówiącego, nie stary, teraz to wiem, nie? Teraz to wiem, jestem mistrzem świata, poznałem odpowiedź na wszystkie pytania, ja mogę robić co chcę teraz. I wy przygotowując taką swoją bardzo ważną prezentację, też tam będziecie, też będziecie mieli wszystkiego dość i też będziecie mieli ochotę to rzucić w cholerę. Ale powiem wam, dlaczego nie warto tego robić. Nie warto tego robić dla jednego momentu. Dla takiego momentu, który nie trwa długo, bo jakieś dwie, maksymalnie 3 sekundy. I to jest taki moment, który jest bardziej uzależniający niż cokolwiek, co znam. Ja mam prawie 30 lat, także wiem, co mówię. I to jest moment, który pada po słowie dziękuję, a przed brawami końcowymi. I jak jesteście przygotowani i wasza publiczność to doceniła, to ten moment jest absolutnie zjawiskowy. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj mieliśmy. Dziękujemy wam bardzo. Brawo, 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 brawo. Kamil Kozieł, Maciej Budzich. Szanowni Państwo, organizatorzy upomnieli mi o to, żebym ja was upomniał. Są dwa hasztagi, InfoShare Inspire. Pod tymi hasztagami wykorzystujcie je w narracji, w narzędziach społecznościowych, jakimi się posługujecie. Będziemy również mogli za pomocą tych narzędzi, tych hashtagów wyłapywać wasze pytania. W związku z tym jeszcze raz InfoShare i Inspire, dwa hasztagi. Rzucajcie, monitorujemy to, potem będziemy wyciągali te pytania. Teraz jest czas na dosłownie może 2 pytania, bo jesteśmy off the schedule straszliwie już. W związku z tym tutaj jest podniesiona ręka z mikrofonem. Czy ktoś chciałby zadać pytanie Kamilowi albo Maćkowi? Tu mamy jedną osobę. Okej. Mówicie, że przygotowywać prezentację 2 miesiące przed, czy nawet więcej. Co w przypadku, gdy mamy na przykład tydzień albo 3 dni, bo nagle się w korporacji dowiedziałeś, że masz za tydzień prezentować? Mogę? Proszę bardzo. To właśnie skorzystajcie z tej metody gromadzenia wartości. To znaczy, jeżeli jest już bardzo późno, to oczywiście jest to stresujące i wiadomo, że to idzie trudniej. Po pierwsze, jeżeli masz bardzo mało czasu i rzadko występujesz, to zmień sobie trochę mindset w głowie i przed wejściem na scenę obniż samodzielnie oczekiwania, znacznie obniżysz ten negatywny stres. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, korzystajcie z narzędzi typu Nozbi czy właśnie Evernote, o których mówił Maciek, zapisujcie te rzeczy i to ci już tworzy bazę wiedzy. I ta baza wiedzy to są gotowe klocki, z których możesz składać, ale zapisuj tam nie tylko wartość, zapisuj tam fajne historie, anegdoty, figury stylistyczne i inne rzeczy, które są gotowymi klockami, z których układasz wystąpienie. Wtedy to idzie dużo, dużo szybciej. No i fajnie jest, co niestety należy do rzadkości, jeżeli twój szablon firmowy jest nieupośledzony. Wiesz, to jest też tego typu sytuacja, że zazwyczaj dostajemy do zrobienia prezentację, czy musimy zrobić prezentację na temat, na który się znamy. I wypracowując w sobie nawyk notowania, zbierania informacji na dany temat, nagle, kiedy nam wypadnie prezentacja jutro, pojutrze, na tydzień, tak naprawdę zaglądamy do naszego zbioru właśnie danych w Evernote czy gdziekolwiek w chmurze, wybieramy te najlepsze, ustawiamy na relacje i tworzymy prezentację w ten sposób. Pomysł, że okej, dostałem zlecenie do zrobienia prezentacji na jutro na temat, na który się nie znam, to jest samobójstwo pod wieloma względami, więc tutaj nie mam dobrej reguły. Okej, jeszcze jedno pytanie. Jest jakiś śmiałek? Jest. Bardziej z tej strony? Dobrze. To pojedźmy teraz genderowo w tą stronę. Cześć. Korzystaliście z różnych figur stylistycznych, retorycznych. Jak to ćwiczyć i skąd czerpać wiedzę, jak to robić? Tak. To jest akurat bardzo, bardzo fajna kwestia. Jest dużo schematów do pisania żartów, do pisania figur. To jest temat na troszkę inną dyskusję, bo obawiam się, że byłbym bardzo złośliwy wobec Michała Szafrańskiego, który jednak pomógł nam w prezentacji wcześniej, więc mogę odpowiedzieć na to pytanie na późniejszej części, a dzisiaj na pewno będę na afterparty, nie tak jak Maciek wczoraj. To chodzi o to, że na przykład porównanie. Jak tworzysz porównanie, to określasz sobie na początku relację pomiędzy rzeczą, która jest w jednym miejscu i drugim miejscu. Na przykład to się znacznie większe od czegoś innego. Robiliśmy taki kiedyś przykład. Jeden z naszych klientów musiał pokazać, ile to są 3 zetabajty. Zetabajty, no gigantyczna wielkość. On tam mówił, że internet w 2014 roku osiągnie wielkość 3 zetabajtów. To prawie 3 miliardy 1-terabajtowych dysków, które gdybyśmy ułożyli w kupę, to łącznie tworzą kubaturę 800 000 m3, czyli tyle, ile wynosi kubatura Pałacu Kultury. Więc szukasz sobie jakiejś innej rzeczy, która jest bardzo duża i potem porównujesz, do czego to wychodzi. Czyli w tej fazie kreatywnej wypisujesz jak najwięcej skojarzeń i ich nie oceniasz. Bo jeżeli oceniasz, no to na początku wszystkie ci się wydają słabe, a wydają ci się tym słabsze, im bliżej jest terminu końcowego prezentacji. Określasz relację, szukasz innych rzeczy, w których ta relacja też występuje i jak najbardziej ją eskalujesz, w dużym skrócie. Ale to nie jest jedyny algorytm, tych algorytmów jest bardzo dużo. Poza tym naprawdę trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby odnaleźć swój taki flow. My z Kamilem reprezentujemy właściwie trochę 2 światy prezentacji i zderzyliśmy siebie dzisiaj i przygotowując tę prezentację naprawdę było dużo różnych idei, różnych dróg, w którą stronę pójść, czy pójść bardziej idealnie zaplanowaną, czy improwizowaną i tak naprawdę nasza prezentacja, każda osobno, to jest zupełnie inny model, inny typ prezentacji, inne tempo, inny sposób narracji, inne szukanie odpowiedzi, więc generalnie polecam ćwiczenia na mniejszych grupach, pozbycie się tego lęku przed występami publicznymi. Wiem, że Artur, już składasz ręce. Wasze ręce, panowie. Kamil Kozieł, Maciej Budzich, proszę państwa, jeszcze raz ogromne oklaski dla nich.